Teraz jazda trochę offroadowa będzie. Prawdziwe błoto. Nie ma co. Ale zamiotły te koła. Tu prawdziwy gnój jest. No to jest to, co lubimy. Pamiętacie kiedyś odcinek, jak tu kupę wziąłem na MRF-ie i biedny do brzucha miał wodę? Tu pod tą trawą są różne niespodzianki, jakieś głazy. Maszynka gwizdze normalnie. Oto kret. Byśmy mogli coś przeprawy zrobić przez to. Jak? Dobrze? Fajnie? No, bardzo! Może teraz tak, tutaj taką przeprawę zrobimy powoli. Przez środek. Co? Przez środek pojedziemy. Dobra. Nie wiemy, co tu napotkamy. Tu jakiś rów jest, o łocie panie. Tu rów jest, wiesz? Nie wiemy, czy tu przejedziemy nawet. Mamy wyciągarkę. Nie jest źle. To powoli trzeba. Powoli, Kuba! Dobrze. Teraz będziemy przecinać tak. Jedź pierwszy. Żeby Kuba miał prawo jazdy, to byśmy pojechali na ulicę. To jest pojazd rolniczy, słuchajcie. Lekki pojazd rolniczy, tak zarejestrowane są. Po mieście możemy jeździć. Bąbel na 500, no. Teraz tylko napęd na tył. Wkrótce do lasu pojedziemy tymi przeprawowami. No i co, nawet dzieciak sobie pojeździ, patrzcie, spokojnie. Thank you.
ta fałka to ma odejście. No i jakiegoś Vomaxa trzeba będzie wypróbować tego. No i w sobotę na pewno na żwirownię pojedziemy. Kuba! 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 Nie słyszę. Chodź na podjazd! Tu fajne górki, tu byśmy mogli trochę pojeździć. Ale to nie nasz teren. Powiem wam, że fajnie, bo ta przeprawówka to płynie po tych nierównościach. Czuję na plecach samo błoto, dawaj, podjazd! Ale ryją te przeprawówy. To już tutaj nikt nie wjedzie do mnie. Fajne bączki można też z nim robić. O, jest Oskar. O, Kuba nie wyrobił zakrętu chyba. O, dałeś radę? Pięćsetce. Kuba, tysiącem zwierząt. Dobrze jest. Aż podjechał z kupanem. Ale tu mi się wydaje, że cały czas jest ten napęd na przód też załączony. No, pinceta też fajna. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.